Ma, witajcie w dzisiejszej wyprawie, a dzisiaj się wybierzemy do opuszczonej budowy, a więc dzisiaj nieco poważniejszy odcinek. Mam przy sobie dzisiaj taki sprzęt. Najpierw pokażę wam, jak to się rozciąga, te mury, te ściany, jak się rozciągają. I tutaj właśnie ta budowa się kończy, a więc dzisiaj będzie eksploracja. Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj będzie eksploracja tej właśnie budowy, więc mamy sprzęt, no i wchodzimy. Nie wiem, z jakiego to roku pochodzi, ale wejdziemy zobaczyć. Wejście stare. Odpalamy nasz sprzęt. Najpierw sobie wejdziemy oczywiście do pokoju zabaw, coś takiego. Tutaj za bardzo nic nie ma, jakieś stoły, no jakieś gruzy. Dobra, tu mamy jakiś stary orbitrek, sobie zobaczymy. Sorry, ale nie mogę się powstrzymać. Bardzo dobry. Może wystarczy. To są jakieś kartony. Są jakieś kartony, części, coś takiego. Tak jak w normalnym domu, jakaś stara dyskorolka. Bardzo dużo gruzu. Więc teraz sobie przechodzimy do opuszczonej łazienki. Więc dobra, tu jest, to mniej więcej tak wygląda. Jakiś stary szalik. Jakiś stary szalik. Coś takiego. Tu są jakieś kijki. Jakieś stare buty. Coś takiego. Mniej więcej tutaj nic nie ma. Są stare jakieś buty. Jakaś skrzynia, kijki, szalik jakiś, jakieś pudło, zaraz sobie zobaczymy. Coś tutaj jest pewnie. Zaraz sobie otworzymy. Co to mamy? Zaraz zobaczymy, co tutaj jest w tym kartonie. No, coś tutaj jest, dobra. No mnie, tu jest jakiś stary hula hop. Takie stare koło. Dach naprawdę nieciekawy. Kamerę mogę wam podnieść. No coś takiego. To będzie, to jest opuszczona łazienka. Mniej więcej tak tutaj wszystko wygląda. Więc dobra, tutaj mamy jakiś kran, jakąś umywalkę starą, mamy metal jakiś, no jakiś tutaj mamy metal, krzesło dla maluchów, no bardzo stare, drewniane, jeszcze tutaj stare cegły, no bardzo, bardzo stare. Jeszcze pójdźmy zobaczyć do tego naszego pokoju. Nic tutaj nie ma za bardzo. Więc tu jest koszyk stary jakiś. Są gruzy. To jest jakieś pudło, nie wiem, o co chodzi. Jest stara dyskorolka. Dobra. Wyłączamy nasz sprzęt. Dobra. Wychodzimy stąd. Jeżeli wam się podobała eksploracja i doceniacie moją pracę, nie ma sprawy. Zawsze jak będziemy gdzieś wyruszać na wyprawy, zawsze was zabiorę i będą eksploracje, miłego oglądania. Trzymajcie się, na razie, cześć!